zamiast podkreślać zalety własnego produktu, po prostu się go porównuje i zawsze jest w porównaniu, i to robią wszystkie chińskie marki, i zawsze oczywiście w porównaniu występuje iPhone i Galaxy S. Cześć, cześć, witajcie, kochani. Po świątecznie i w sumie pod miarę nawet pracowitym tygodniu. Przeżyliśmy tydzień w prawdzie. Tak, może ja zacznę od króciutkiego komunikatu na początek, bo widzieliśmy się wczoraj na krótkim live'ie z premiery. Była polska premiera składanego Honora i flagowego Honora fotograficznego, wytrzymałego i w ogóle OM. Telefony doskonale znacie, więc króciutko. Honor Magic V2 kosztuje 9 koła. Smukły, zgrabny składak. Natomiast Honor Magic 6 Pro kosztuje 6 koła, bez złotówki oczywiście. No ten telefon zasługuje na uwagę z kilku względów, bo tam w zasadzie wszystko jest w punkt. A czy się komuś podoba, czy nie, no to już wasza sprawa. W każdym razie wiedzcie, że taki telefon jest. Aczkolwiek ceny, powiem szczerze, troszeczkę mnie z prostacza strzeliły. No i jeszcze informacyjnie jest promka też na Magica 6 Lite, do którego jest dodawany przez Honora tablet w gratisie. No to tyle, po prostu czułem się w kronikarskim obowiązku, żeby wam o tym wspomnieć, no bo jednak była premiera wczoraj w Warszawie. I w ogóle. A coś ciekawego na temat tych honorów, jakie brałeś do ręki? Wiesz co, Jacuś, no... Tak, ja już to są znane telefony, ja już nie raz miałem w ręku, bo i na MWC. No niestety na testy żaden do mnie nie dotarł, bardzo żałuję, no ale widocznie ktoś w Honorze za mną nie przepada. W każdym razie składany Magic V2 jest fajny, podoba mi się, bo jest smukły i faktycznie po złożeniu on jest niewiele grubszy od typowego smartfonu. Waży, i to potwierdzam, bo oni się strasznie tym chwalili i to też jeszcze o tym dwa słowa powiem zaraz. Strasznie się tym chwalili, że jest lekki i twierdzi, że jest lżejszy od iPhone'a. No kurczę, miałem jedno i drugie jednocześnie w łapie, przy czym Honora mi jeszcze obciążał taki farfocel, prawda, zabezpieczający, żebym go przypadkiem nie buchnął z tej premiery. I faktycznie takie no, subiektywne moje odczucie, że rzeczywiście skuban jest lekki. A mimo to ma całkiem dużą, jak na składaka, baterię, większą niż konkurent uznanej marki, prawda? Wyświetlacze w porządku, oni tam też się chwalą jakąś super jasnością, ale wiecie, w sztucznym świetle to ciężko to docenić i obejrzeć. To jak a jak składanie, rozkładanie? Fajnie. Fajnie się składa i rozkłada, szczególnie rozkłada, bo właśnie jest to, co zawsze podkreślam w składakach. Jest miejsce, żeby wsadzić między połówki i telefon trzymając jedną dłonią łatwo jest rozłożyć. Także to zrobili dobrze. No bo generalnie zrobili ten telefon bardzo dobrze, a jedyne co sknocili to cena. No bo jest... No. Droższy niż konkurent i tyle. No dobra, jest lepszy pod paroma względami, no i co z tego, jak... Teraz z drugiej strony, jak ktoś wydaje taką kwotę na smartfon, to chyba mu dynduli, czy wydaje 7,5 czy dychę, nie? Tak między nami mówiąc. Powiem szczerze, że nie wiem, bo nigdy takich pieniędzy nie wydawałem na smartfona, w związku z tym trudno mi jest. No więc właśnie dokładnie to samo właśnie mam na myśli, więc no, to cena abstrakcyjna. Natomiast ten Magic 6 Pro ma bardzo, bardzo spoko aparat fotograficzny, bardzo spoko wyświetlacz, niestety z dużą dziurą, ale no nie bez powodu ta duża dziura jest, umówmy się, że iPhone i tak ma większą, ale no jest rozpoznawanie ryła zaawansowane i dwa aparaty, no musiało się to gdzieś zmieścić. No i w ogóle nagród dostał tam od tego, wiecie, od DxO, za to, za tamto, za wyświetlacz, za baterię. No oni się tam chwali jeszcze, że bateria długo trzyma na mrozie, że telefon się nie tłucze i nawet tutaj bardzo sympatycznie koleżanka zaprezentowała przypadkiem, że faktycznie się nie tłucze, tutaj przyjaciółka ma. Tłumaczyli się z dwóch aparatów na ekranie? Nie tłumaczyli się, no bo to jest jakby samo z siebie zrozumiałe, po prostu tak ma być i koniec, bo to jest użyteczne jednak, a poza tym iPhone też ma dziurę, a większą. No i właśnie to, co chciałem powiedzieć, bardzo byłem, powiem szczerze, i to nie jest tylko wyłącznie przytyk do Honora, bardzo mi się nie podoba porównywanie z innymi markami takie... negatywnie to odbieram. Zamiast podkreślać zalety własnego produktu, po prostu się go porównuje i zawsze jest w porównaniu, i to robią wszystkie chińskie marki,
I zawsze oczywiście w porównaniu występuje iPhone i Galaxy S. Okej, okay, ale wiecie co, ja mówię za siebie, odbieram to jako przejaw kompleksów. Tak, mamy kompleksy względem Apple i względem Samsunga i pokazujemy, że jednak jesteśmy lepsi. Nie, kurczę, nie powinniście mieć kompleksów, drodzy producenci, bo robicie dobre rzeczy. Oni to robią od zawsze, ja podejrzewam, że ten chwyt marketingowy jest jednak skierowany w stronę użytkowników. Ale to my jesteśmy od tego, żeby tak porównywać. Okej, Jacku, ale to my recenzenci tak powinniśmy robić, natomiast nie producent na oficjalnej premierze. I o ile w Chinach jest to nagminne, jak oglądam chińskie prezentacje, o tyle w Polsce, powiem szczerze, zdarza się stosunkowo rzadko i powtórzę, bardzo mi się to nie podoba, bo to jest niefajne. Ale okej. Z drugiej strony, jak przypomnisz sobie siebie sprzed tygodnia czy sprzed dwóch, to mówiłeś, a kto kupi taki telefon, jak ma Porszaka, tak? No to jest to. I sam mówię, że ci, którzy mają Porszaki, kupują iPhony. No, to bardzo możliwe, że producent sam dba o to, żeby ci, którzy mają Porszaki, zaczęli kupować inne telefony. No tak, ja wiem, skąd się bierze to porównanie. Oczywiście, ja nadal to podtrzymuję. To jest dwa różne światy troszeczkę dla mnie. Nadal. Nadal po prostu mi się to nie klei. I to nie jest przytyk do Honora, tylko do wszystkich marek, które jakby łączą się z innymi markami z innego świata. Myślę sobie, że to jest... Myślę sobie, że to jest reklama bezpośrednia kierowana przede wszystkim w stronę konsumenta końcowego, bez pośredników w rodzaju dziennikarzy branżowych, dlatego że większość konsumentów nie czyta jednak, nie interesuje się kwestiami branżowymi związanymi z rynkiem. W związku z tym dostają po prostu reklamę, czy w telewizji, czy w internecie, bezpośrednio odwołującą się do tych konsumentów przede wszystkim, na których Chińczykom zależy, bo czy to jest Honor, czy to jest Vivo, czy Huawei, czy Oppo, czy dowolny zupełnie producent, no to celują prawdopodobnie z tymi droższymi smartfonami właśnie w rynek tych, którzy używają droższych, ale innych marek smartfonów. Być może ma to jakiś sens, próbuję ich bronić, natomiast zastanawiam się nad motywacją i wydaje mi się, że taka motywacja jest stosunkowo prawdopodobna po prostu. Natomiast ja sam rzeczywiście na wszystkich pokazach narzekam i mówię, że to wygląda właśnie na kompleks, że to wygląda na to, że producent nie jest pewien swojego produktu, a powinien być pewien i mówić, że mój produkt jest najlepszy. A nie mój produkt jest lepszy od tego, tego i tamtego. Ale najwyraźniej ma to jakiś marketingowy sens. No właśnie to jest to, o czym mówię. Poza tym, kurczę, no dla mnie te dwa światy jednak się w żaden sposób nie łączą, poza tym, że jedno jest technologią, drugie jest technologią. Ale wiesz, okej, jest jakiś tam projekt. Ja nie mówię, że te telefony są złe, że są brzydkie, bo są super zaprojektowane i są ładne, najzwyczajniej w świecie. Natomiast lecą w tle jakieś slajdy i ja mam się tam dopatrzyć inspiracji samochodem. Kurczę, może jestem dziwny, bo ja nie widzę. Ja tego nie widzę i dla mnie się to zupełnie nie klei. Morfeusz, słuchaj, musisz jakoś uściślić pytanie, o co ci chodzi? Który ze smartfonów, o których rozmawiamy, czy który ze smartfonów w ogóle? Jeżeli który ze smartfonów w ogóle, to wejdź sobie na MGSMA i wrzuć IP68, jeżeli tam jest w wyszukiwaniu szczegółowym. A jeżeli nie, to obawiam się, że musisz poszukać tych, które mają IP68, ewentualnie 69K. I te będą miały najlepszą wodoodporność, bo wodoszczelności to tak naprawdę, wodoszczelność w zasadzie. Wracając do Honora, ja jestem, powiem szczerze, ciekaw, ja nie miałem okazji wziąć ani jednego, ani drugiego do ręki, natomiast jestem ciekaw jeszcze, jak to jest z tą wyspą aparatów w Magicu 6, czy ona jakoś potwornie rzeczywiście wystaje? Nie. Przeszkadza to? Nie. Wkładałeś do kieszeni, sprawdzałeś, jak to się mieści? Do kieszeni nie mogłem włożyć, gdyż telefony były przypięte. A mówiłeś, że były zabezpieczone rzeczywiście, bo polscy dziennikarze mają potwornie lepkie ręce, w związku z tym trzeba zabezpieczyć. Brawo, Honor, po prostu. Brawo. No, ale wyspa jest ładna, zgrabna, nie ma takich, powiedzmy, mocno wystających, ostrych krawędzi. Ona jest taka troszeczkę wkomponowana jakby w ten tył. Mnie się skojarzyła z takim zegarkiem radzieckim. Nie wiem dlaczego, ale taki kształt po prostu. Nie jest to okrąg, ale nie jest to też kwadrat. Jest to takie
coś między okręgiem a kwadratem z takimi lekko wyoblonymi krawędziami, ładnie wyprofilowana, no i w wersji zielonej, pokrytej plastikową skórką, to ten telefon prezentuje się nader zacnie. Naprawdę podobać się może. Serio, to jest w ogóle bardzo fajne urządzenie. Ja bym strasznie chciał je wypróbować, bo po prostu mi się wizualnie podoba. Pomimo dziury w ekranie, ale powiem szczerze, że od czasu jak znowu przesiadłem się na iPonga, to już przywykłem do tego draństwa. Więc już mnie tak nie razi jak kiedyś. Ma bardzo, mówię, jest bardzo fajnie skonfigurowany w ogóle ten telefon. No i mam nadzieję, że działa tak jak wygląda i jak, że tak powiem, obiecuje papier, tak? Czyli specyfikacja. No może kiedyś będzie mi dane spróbować, jak to wygląda w praktyce. Generalnie telefon wydaje mi się, że godny zainteresowania. Czekaj chwilkę, bo Morfeusz drąży. Morfeusz, słuchaj, to jest, co rozumiesz pod pojęciem pełna wodoodporność? Wszystkie urządzenia, bez względu na to, jaką mają klasę w wodoszczelności czy wodoodporności, no, są podatne na wodę. Prędzej czy później albo w określonych warunkach. Co to znaczy pełna wodoodporność? Jeżeli sprawdzasz według klasy IP, no to najwyższą klasę IP mają nie tylko smartfony czy telefony specjalnego przeznaczenia. Te specjalnego przeznaczenia, rzeczywiście odporne na niemal wszystko, to są smartfony specjalne. My mamy ze dwie takie marki w katalogu, z tego co pamiętam. One są odporne również na przykład na wybuch w bliskiej odległości. No tylko to też, to jest, to nie ma czegoś takiego jak pełna wodoszczelność czy pełna wodoodporność. To jest wodoodporność albo wodoszczelność w określonych warunkach, tak? To nie jest tak, że masz wziąć urządzenie i zejść sobie na przykład nurkując na dowolną głębokość i przebywać tam przez dowolny czas. Nie. Słuchaj, zajrzyj. Jesteś na pewno facetem, który świetnie porusza się po internecie. Zajrzyj, zobacz, jak wyglądają choćby na Wikipedii. Warunki wodoszczelności, wodoodporności według normy IP są również inne normy, tak jak najbardziej. Natomiast ta IP jest najbardziej popularna i ona jest podawana w przypadku zwykłych smartfonów rynkowych. Natomiast te normy dodatkowe dotyczące właśnie na przykład wybuchu są podawane również i one są bardzo różne, dlatego że to są bardzo różne standardy w zależności od kraju albo od regionu, w którym jesteś. Rosjanie mają oddzielne, Europa ma oddzielne, Stany ma oddzielne, dalekowschodnia Azja ma oddzielne i są jeszcze w ogóle krajowe dodatkowe te normy. To jest dosyć skomplikowane, dlatego że tych smartfonów się stosunkowo rzadko używa. Natomiast jeżeli chodzi o pełną wodoodporność, zdefiniuj pełną wodoodporność, ale mówię ci od razu, jakby się nie definiował, to nie ma czegoś takiego jak pełna wodoodporność, tak. albo wodoszczelność. No nie ma, no kurczę, no. I przypomnę jeszcze o czym wielu użytkowników zapomina, normy IP dotyczą wody obojętnej chemicznie, słodkiej nazwijmy to. Dotyczą słodkiej, czasami producenci, czasem producenci dodają w informacjach o urządzeniu, że można również używać go w wodzie słonej, tak, ale to jest dodatkowa informacja. Tak, natomiast trzeba również zdecydowanie uważać. Jeżeli urządzenie ma normę IP68 czy IP69K, warto zajrzeć również do instrukcji, co się nazywa instrukcja bezpieczeństwa użytkowania smartfona, zdaje się. Ale również warunki gwarancji. Dlatego, że pomimo tego, że producenci chwalą się tymi normami, bardzo często w warunkach gwarancji albo w warunkach bezpiecznego użytkowania smartfona znajdziecie klauzulę, że jeżeli smartfon zostanie zalany, to gwarancja nie obowiązuje, czy naprawy gwarancyjnej nie wykonacie za darmo. I co im zrobicie? Co im zrobicie? Bo nie udowodnicie im, że telefon był używany w takich warunkach, jakie przewiduje producent. Producent zawsze może powiedzieć nie. Musiał zostać przekroczony czas, albo głębokość, albo ciśnienie na przykład. Albo wszystko naraz. Nie? Albo wszystko naraz i dlatego smartfon został zalany. W związku z tym nawet z tymi smartfonami, które mają IP68, to nie jest pełna gwarancja, że smartfon po pierwsze nie zostanie zalany, po drugie, że producent, jeżeli smartfon zostanie zalany, naprawi go wam za darmo. Nie, tak po prostu nie jest. To jest coś, co funkcjonuje w świadomości użytkowników, natomiast nie. Nie. No i jeszcze dla pewności dodam, że słuchajcie, woda w basenie to nie jest ta woda, o której mówi IP, słodka chemicznie. Przeważnie jest dodawana jakaś chemia, która może niestety pokonać uszczelki, a już na pewno baseny termalne, solankowe odpadają zupełnie.
Morfeusz, słuchaj, globalnie rzecz biorąc, mogę ci powiedzieć tyle. Jeżeli smartfon ma wodoodporność na poziomie IP68, to teoretycznie jak wpadnie do wody na kilka, teoretycznie, jak wpadnie do wody na kilka sekund, nic mu się nie powinno stać, pod warunkiem, że woda nie jest zbyt głęboka i że nie uderzy przy tym na przykład w brzeg, nie wiem, basenu, jakiegoś chodnika, spadając do tej wody albo czegokolwiek innego, bo jak spadnie, no to dodatkowo jest problem taki, że może się rozszczelnić przed wpadnięciem do tej wody. W związku z tym też to nie jest takie proste. Ale globalnie rzecz biorąc, jeżeli, nie wiem... Na chwilę to nawet, wiesz co, IP54 już daje ochronę, jeżeli, załóżmy, telefon wpadł ci, nie wiem, do talerza z zupą na chwilkę. Ale no to tak, też pytanie, jaka to zupa. Nie wiem, do zlewu, taka, chociaż tutaj trzeba szybciutko do zlewu, wyciągać. No do sedesu. Dobra, powiedzmy to, do sedesu. To jest nie, do sedesu, nie, Adaś, do sedesu to nie da rady, kurczę, bo jak wpada do sedesu, to jest niemal 90% szansa na to, że walnie po prostu w coś. No walnie, jak, ale jest to powierzchnia porcelanę. Dosyć gładka, więc jest szansa, że się nie rozszczelni, nie otworzy ten telefon. Chodzi mi o to, że nawet IP54 gwarantuje odporność na chwilowe zamoczenie, ale chwilowe, słuchajcie, deszczyk jak was złapie. Trzymacie telefon w ręku, złapie was deszcz. Dobra, skończycie rozmowę, sorry, muszę kończyć, boleję. To się nic nie powinno stać. FIFA Refa słusznie zauważa, że jak zupa jest zasłona, to też może nic nie pomóc. No, o tym mówię, zależy jaka zupa, no. Ale generalnie, no życzymy wam tego, żeby wasze kobiety wam zupy nie przesalały. A jak sobie sami gotujecie, to musicie to przecierpieć, jeżeli przesadziliście. Tyle. Słuchajcie, my idźmy dalej, bo... Nie. Czekaj. Ja muszę tutaj wspomnieć, że się fundamentalnie z Adamem nie zgadzam. To. Ponieważ z kobietą jest jak z łuki rozgniewanym. Jeżeli oglądaliście Gwiezdne Wojny, to tam w C-3PO grając z łuki mówi, że ale przecież to był właściwy ruch. Na co mu odpowiada Han Solo, tak, ale... Widzisz, jeżeli roboty przegrywają, to nie wyrywają innym kończyn. Natomiast łuki owszem to robi. W związku z tym tutaj z kobietą, jak se sami przesolicie, to możecie wylać i narzekać. Jak wam kobieta przesoli, to lepiej zjedzcie zaciskając zęby. Tak, żeby nie było widać, że zaciskacie zęby i pochwalcie, że było bardzo pyszne. Współczuję kobiety, ja w tym miesiącach, ale generalnie... No, ja bym nie zjadł, tylko grzecznie przeprosił i powiedział, sorry kobieto, coś ci nie poszło tym razem, ale i tak cię kocham. No ale dobra, to ja. Wracając do smartfonów, słuchajcie, też z porządkowych, bo o tym telefonie już opowiadaliśmy tydzień temu, OnePlus Nord CE4. Nie wiem, kto im te nazwy wymyśla, ale robi to źle moim zdaniem. Natomiast sam telefon jest całkiem popitaśny, opowiadaliśmy o nim, bo on już tak naprawdę był zaprezentowany jeszcze przed świętami, natomiast w święta pierwszego, chociaż to nie prima aprilis, podano ceny. Podano ceny póki co, słuchajcie, w Indiach i na razie wychodzi na to, że ten telefon kosztuje 1200-1300 zł, a ma 50-megowy aparat plus szeroki kąt, ale to mało istotne. Ma IP54, jeżeli chodzi o szczelność, tu tutaj wracając do tematu moczenia telefonów. Także na deszczu ekran. Można przez niego przez chwilkę rozmawiać. O, ma OLEDowy ekran, słuchajcie. Baterię dużą dosyć, bo 5500 ze 100-watowym ładowaniem i Snapdragona 7 trzeciej generacji. Fajny? Dosyć fajny, ale no nie licz się, że on u nas będzie kosztował 1200-1300, bo do tego trzeba doliczyć nasze kochane podatki drogie, więc tak 2-2,5 myślę by było u nas. Zobaczymy, jak będzie to powiemy wam, jakie są polskie ceny. W tej indyjskiej cenie na polskim rynku to by był killer po prostu, wykosiłby tak, no, całą konkurencję. Nie, to by pozamiatał. I wiesz co, Jacku, jak już dotarliśmy do tych Indii, to może tam na chwilę zostańmy, bo tam się pokazał nowy telefon Motorola, mianowicie Motorola Edge 50 Pro, czyli taki prawie flagowiec, chociaż niepełny, bo to jest tak oczko niżej od flagowca, ale nadal dobrze. Zaczynając może od takich wyróżników, które no producent przede wszystkim promuje, no oczywiście firma Pantone, tak, specja od kolorów, certyfikowani aparat fotograficzny tego telefonu i wyświetla, czyli w założeniu ma to być dowód na to, że kolory są perfekt.
Ja myślę, że kurczę, głównie uwagę zwraca to ładowanie 125-watowe, no, chociaż ładowarki, no, ładowarkę tylko 68-watową zdaje się dokładają, tak? Tak, ale do tej tańszej wersji, czyli do okay. Bieda wersji ze słabszymi okay. pamięciami dają cienką ładowarkę, a do tej droższej dają już właściwie 125. No ale zobaczymy, miejmy nadzieję, że na rynku europejskim takiego numeru nam nie wytną, bo po prostu no, będę toczył bekę straszną z nich. Nie dość, że dali ładowarkę, to jeszcze nie taką jak trzeba. No, no chociaż dosyć, niektórzy dosyć nie ciekawie, dają wcale, nie? Dosyć ciekawie wygląda to pokrycie obudów, dlatego że nawet te w jednolitym kolorze mają taki fajny jakby piaseczek, to wygląda jak były ziarna piasku. Natomiast ten biały czy jasny szary, jakby zwał, tak go zwał, ma dodatkowo jeszcze takie maziaje też. Tak, co to ma, zdaje się udawać, tak jak patrzę na rendery, szczotkowany metal troszeczkę, chociaż oczywiście to jest plastik. Ładnie wyprofilowana ramka aparatu, chociaż nie jakoś tam szczególnie wyrafinowana, ale ładnie. No to telefon może wizualnie się podobać. A propos moczenia telefonu, szczelność IP68, czyli bardzo konkretna. No i konkretna jest też specyfikacja. Słuchajcie, OLEDowy ekran, w zasadzie pioledowy, 6,7 cala, 1,5 rozdziałka, częstotliwość do 144 Hz, a jasność do 2000 nitów, czyli w praktyce pewnie 1000 będzie taka przeciętna. Goryl 5 jako szyba. Natomiast aparat do selfie, słuchajcie, w ekranie oczywiście w dziurce, 50-megowy. No, szacun, moto. Drugi 50-megowy aparat jest na tyle, no i warto zwrócić uwagę na to, nie tylko na to, że ma optyczną stabilizację, bo w tej półce to już według mnie powinna być obowiązkowa, natomiast ma przysłonę 1.4, gdzie przeważnie mamy tam 1.8 zazwyczaj, czyli dużo lepszą niż przeciętna, o może tak. Jest aparat szerokokątny 13, który również robi zdjęcia makro i tu kolejne propsy dla Moto, że nie dali jakieś byle dwójeczki do makro, tylko mamy pełnoprawny aparat. I jeszcze 10 z teleobiektywem o 3-krotnym przybliżeniu. Do tego Snapdragon 7 generacji 3, czyli to samo co w tamtym OnePlusie, o którym niedawno mówiliśmy. Pamięci nie najszybsze, ale szybkie. DDR4X i UFS 2.2. Tu akurat mogło być kapkę lepiej, ale umówmy się, że źle nie ma. Bateria też mogłaby być większa, bo 4,5, ale przypominam o tym, co Jacek powiedział, 125 W. Także może być jak dla mnie. Jeszcze 50-watowa indukcja i zwrotne ładowanie 10. Głośniki stereo jeszcze. I słuchajcie teraz najlepsze ceny, bo znowu ceny z Indii wam podam, co prawda. I teraz słuchajcie. Poczekajcie chwileczkę, o tym S20 za momencik coś powiemy, ale to za chwilkę. Dajcie Adamowi podać ceny Motorola. Słuchajcie, w Indiach ta Motorola 8256 albo 12256 kosztuje na nasze 1530 albo 1720 Zico. Czyli różnice w pamięciach i ładowarkach dodanych do zestawu. Wiadomo, no takich cen u nas nie będzie, ale kurde, no to znowu, tak jak w przypadku OnePlus, jakbyśmy dostali ceny indyjskie, to o Jezu, lecimy do sklepu, słuchajcie. No ale niestety, ja ceny urealniłem i pewnie będzie 2,499 i 2,899 albo 2,39. No parzyją mówili. Premiera niebawem, Polska. No to wam podam wtedy polskie ceny. No i tyle, no. Na razie zobaczymy, no jak się to weźmie w rękę, to będzie można więcej powiedzieć. A dla Patryka, Patryk, słuchaj, S20 w tym roku to jest smartfon nieco przestarzały dla takiego użytkownika... Dla hard usera. Przepraszam? Dla hard usera, ja bym powiedział. To znaczy jest to na pewno smartfon nadal bardzo fajny. Problemem są aktualizacje Samsunga, które z tego smartfona robiły coraz bardziej niefajne urządzenie. I pewnym problemem jest to, o czym piszesz, czyli bateria. Baterię można wymienić, to nie powinien być w tej chwili nawet jakiś bardzo duży problem. Lepiej to zrobić w jakimś miejscu, któremu ufasz, na przykład jeżeli coś naprawiałeś, coś już wymieniałeś, to lepiej to zrobić tam. Natomiast no zawsze pozostaje jeszcze serwis Samsunga, który jest serwisem zewnętrznym. Oczywiście to nie jest to serwis bezpośrednio Samsungowy, nie jest przez nich brandowany. Tylko po prostu jest to zewnętrzna firma, która robi robotę. Jak trafisz dobrze, to wymienią ci na dobrą baterię i przy okazji nie zepsują smartfona. Sorry, że to mówię, ale mam takie komentarze dotyczące serwisów różnych, że
Tutaj wszystko się może zdarzyć statystycznie. Natomiast możesz z tego smartfona oczywiście jak najbardziej korzystać, oczywiście pod warunkiem, że daje się z niego korzystać. Ja polecam za każdym razem, jeżeli ktoś chce kupować smartfona flagowca, no ale najdalej sprzed dwóch generacji. Tak, czyli S20 to jest na dzisiaj smartfon już troszeczkę, jeżeli chodzi o taką użyteczność właśnie głównie ze względu na update'y, upgrade'y, jest to smartfon troszeczkę już, ale kurczę, no co ja będę mówił, jeżeli ci się go dobrze używa, to wymień baterię i używaj go nadal. Jeżeli ci robi rzeczywiście problemy, jest coraz mniej pamięci, wykrzaczają ci się w aplikacje, musisz go restartować, no to wtedy trzeba wymienić na nowe, ale to sam wiesz, sam masz swój rozum, w związku z tym ogarniasz. Natomiast nie należy się przejmować, że mam starego smartfona i on mi działa, naprawdę. Dlatego, że flagowce sprzed kilku generacji nawet są w stanie normalnie funkcjonować i jest okej. Nie ma update'ów, co prawda, bardzo często o tych najstarszych. No, ale ludzie się... jeszcze akurat jest. Także ludzie się bardzo często boją o bezpieczeństwo, tak, w przypadku usług bankowych, na przykład płatności i tak dalej, ale to naprawdę, no ja powiem szczerze, nie słyszałem o jakiejś ogromnej aferze, gdzie rzeczywiście ktoś by sobie zrobił krzywdę. A dwa, to słuchajcie, no musicie wiedzieć, że akurat w przypadku zabezpieczeń Samsungowi można zaufać o tyle, że oni potrafią wypuścić do naprawdę totalnie starych modeli jakąś poprawkę zabezpieczeń, jeżeli to jest sprawa krytyczna. Nie pamiętam w tej chwili dobrze, ale była taka akcja z pół roku temu, że dostał jakiś naprawdę już mocno wysłużony telefon, jakąś poprawkę związaną bodajże z GPS-em czy z czymś tam. Wszyscy po prostu szczęki opadły. Była to poprawka z gatunku tych krytycznych, czyli o kurde, jest dziura. Ale dziura była łatana i nawet bardzo stary telefon dostał. Powiem wam, że na przykład moja żona używa S10 Plus do tej pory. Telefon chodzi jak nowy. Fakt, że był potłuczony i był naprawiany w serwisie, czyli tak naprawdę wrócił z nowym ekranem, nową baterią, nowym tyłem i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o bebechy, to bydle dalej działa. Nic się z nim nie dzieje. Bateria trzyma jak nowa. I wbrew temu, co mówił Jacek, update'y wcale go nie zmuliły. No. A wiecie, jakie są. Kobiety bywają niecierpliwe. I akurat ja moją znam i wiem, że jak na przykład się zaczęła męczyć z poprzednim telefonem, jakiego używała, z iPhone'em, który faktycznie zaczął przymulać, no to widziałem, jak reagowała i patrząc, jak używa Samsunga, powtórzę, dziesiątki, no to ja takich odruchów u niej nie widzę, czyli chyba jest jeszcze całkiem dobrze. Także też bym nie demonizował tego spowolniania smartfonów przez Samsunga akurat. Natomiast no, musimy pamiętać, że stary smartfon to nadal jest starym smartfonem i prędzej czy później szlak go trafi. No, ale jeżeli ci działa, to oczywiście jak najbardziej używaj go nadal, bo to nadal jest fajny sprzęt i pamiętaj jeszcze o jednym, ratujesz kurde planetę człowieku, nie wyrzucając starego telefonu, tylko nadal używając i nie kupując kolejnego elektrosilnika. Tak, tak, na planetę ratuje nie ten, kto kupuje nowego smartfona bez ładowarki, tylko ten, który używa przez następne dwa lata starego. I to jest prawdziwa ekologia, a nie jakieś takie pierdololo, że zabierzemy ci ładowarkę, bo ekologia. O, to jest ekologia, używanie starego smartfona, a ze strony producenta jak najdłuższe wsparcie dla tego smartfona. I to by była prawdziwa ekologia. Patryk, możesz się ewentualnie obawiać o usługi bankowe. Cała reszta zależy od tego, na ile rozsądnie chodzisz po sieci. Dlatego, że no tutaj nie ma reguł tak naprawdę. Nawet jeżeli nie masz zabezpieczeń, też ktoś ci może wbić na smartfona, jeżeli sobie pobierzesz na niego coś bardzo niefajnego. W związku z tym ja bym radził jednak powoli myśleć o tym, że wymienisz, zostawić tego, bo on nadal będzie ci robił całkiem okej zdjęcia, nadal się nada do wielu rzeczy obok jakby. Natomiast jeżeli rzeczywiście używasz usług bankowych i powierzasz pieniądze temu systemowi i jeśli rzeczywiście nie ma update'u Google'a, bo to o Google'a globalnie chodzi, z zabezpieczeniami stosunkowo świeżego, a są już nowsze i wiesz o tym, no to czas pomyśleć powolutku o wymianie. Jeśli nie korzystasz na przykład z usług bankowych, bo nadal są ludzie, o dziwo, którzy nie korzystają z usług bankowych, na przykład ja na smartfonach, to w takim razie nie ma w ogóle problemu, naprawdę.
Chyba, że wchodzisz w dziwne miejsca, ale jak wchodzisz w dziwne miejsca, nawet z zabezpieczeniami to najlepszymi, umówmy się, że sam może sobie się nie jesteś udać. winien i należy to potem odpokutować. Dobra, walmy dalej, bo co tam jeszcze ciekawego się pokazało? Nie wiem, czy ciekawego, jak tak mówiłeś o honorach, to myślałem, że warto by było temat honorów już definitywnie zamknąć na dzisiaj, Dobra. ponieważ jest jeszcze Honor X7B, ale tym razem w wersji 5G. Widzieliśmy tego smartfona już w wersji 4G z nieco innym procesorem, natomiast w tej chwili dostaliśmy z Dimensity te 6020 smartfonika, który jest właściwie, jeżeli chodzi o specyfikację, niemal identyczny z wersją 4G. Tyle, że włożono nowy procesor i pozwolono mu hulać na troszeczkę innych zakresach. Tak, jeszcze jedną rzecz sprawdzę, bo zdaje mi się, nie jestem pewien, bo pisałem o tym telefonie w nocy i mogłem już nie kontaktować dokładnie. Sprawdzić chciałem jeszcze aparaty, bo coś mi się zdaje, że jeszcze aparaty fotograficzne są biedniejsze w wersji 5G. Patrzę, co ma 4G, ale może się mylę. Pozwól sekundkę. No oczywiście, nie ma szerokiego kąta. Co prawda nie wiem, jak się czego żałować, bo ten 4G miał 5-megowy aparat szerokokrotny, no teraz ma po prostu aparat to do tyle co nic, tak, rzeczywiście. Czyli zbiednili trochę aparat, ale dodali 5G, a może tak. I nadal to jest budżetowiec. Nie wiem, ile będzie kosztował, bo ceny nie podano. Z rzeczy fajnych bateria 6000. No i to w zasadzie tyle. No 108-megowy aparat, 90-hercowy ekran LCD, jak... No nic drogiego, tak? Ma jeden tier pamięci 256 plus 8 tylko, w związku z tym tutaj wyboru zbyt dużego niestety nie będzie. I globalnie jest to smartfonik taki, na który no, można sobie w miarę oszczędnym budżecie pozwolić. Ta bateria rzeczywiście jest sympatycznym dodatkiem, 6000 mAh, rzadko się zdarza. Ja powiem szczerze, wolę dużą baterię niż bardzo szybkie ładowanie. Wystarczy mi ładowanie, no nie wiem, 30-watowe na przykład, spoko. To widzisz, w zupełności. Ja tam nie jestem minimalistą, bo ja chcę jedno i drugie, jeszcze indukcję do tego. No, tylko że im więcej się chce, tym niestety trzeba mieć większy portfel, bo to albo więcej no, na karcie kredytowej. To za coś, ale to powiem ci, że właśnie idąc, wracając do ekologii, wolałbym sobie smartfona zmienić rzadziej, ale za to na taki dopasiony podkorek. Ale to oczywiście ja. Natomiast wam też to doradzam. Jeżeli tylko możecie, kupcie sobie ludziska na raty, naprawdę dopasionego flagowca. Oczywiście takiego, który spełni wasze oczekiwania i potrzeby i wymieniajcie go jak najrzadziej. I tak naprawdę w perspektywie czasu w najgorszym razie wyjdziecie na to samo, bo jak sobie kupicie średniaka co powiedzmy 2 lata, a flagowca raz na 4 lata, to i tak finansowo wyjdziecie na to samo, a tak to nie wiem, 2 lata i telefon jest wasz spłacony, do widzenia na drzewo. A podejrzewam, że 30-30 byśmy obaj polecali, nawet gdyby nie to, że nam operatorzy powolutku będą pasma 2G zamykać, nie tylko 2G, w związku z tym to... Ale będzie nowa, której chyba nie polecimy, ale to... Nie, tej nowej chyba nie bardzo, powiem szczerze. Globalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o smartfony HMD, to ja zachowuję dosyć sporą rezerwę wobec nich i nie to, że krytykuję, wiem, że ludzie używają, jest sporo użytkowników, którzy są zadowoleni. Ja zadowolony ze smartfonów HMD nigdy nie byłem, w związku z tym sorry, nie polecam. Natomiast Nokia 3030, świetny telefon, tylko że niestety nie na obecne czasy. Właśnie. Chociaż ten pierwszy remake, nie pamiętam, która to była Nokia, ale pierwszy remake HMD wyszedł jako tako, ale każdy kolejny to było takie... Znaczy tych remake'ów było sporo, bo oni rzeczywiście i banana próbowali ożywić i nawet ludzie kupowali, bo to ładnie wyglądało, tylko było niestety średnio użyteczne. Próbowali, ale mnie te remake'i się nie bardzo podobały. Nie, w ogóle, ale jakby zrobili telefon nowoczesny, natomiast porównujący wytrzymałością, trwałością, taką powiedzmy wszystko odpornością tamtej Nokii, to mogliby wygrać dużo. No. Patryk, globalnie telefony nie muszą mieć Google. To jest kwestia tego, że jakiego urządzenia potrzebujesz, takie kupujesz. No, w momencie, kiedy potrzebujesz przyciąć deskę, to kupujesz piłę ręczną, a nie urządzenie sterowane komputerowo, które ci tę deskę przetnie. W momencie, kiedy się potrzebuje urządzenia wyłącznie do komunikacji, to wystarczy kupić urządzenie do komunikacji, nie trzeba tutaj Google'a, nie potrzeba oprogramowania dodatkowego, nie potrzeba możliwości instalowania dodatkowych programów.
Po prostu masz urządzenie do rozmów, SMS-owania, komunikacji tekstowej ewentualnie. Chociaż dzisiaj jest naprawdę bardzo trudno o dobre, proste urządzenie do takiej komunikacji. Tak. Przykro mi, ale naprawdę trudno jest trafić. Dawniej takie urządzenia były. Natomiast również w smartfonie. Ja używam smartfona, który Google nie ma. Nie używam, tak jak mówiłem, nie używam płatności online. Ja mówiłem o zabezpieczeniach Google i o Google w ogóle dla tych, którzy używają smartfona w taki sposób zaawansowany, że no nie boją się w płatności bankowych, nie boją się bankowości mobilnej w ogóle na smartfonie, korzystają z płatności różnych, tak, bo nie wiem, czy bliki, czy różne inne jakieś, czy płatności zbliżeniowe przez NFC, płacenie w sklepie zwykłe, spoko. Ja mówiłem właśnie wyłącznie o tym, że jeżeli się chce mieć smartfona starszego, no to trzeba niestety na to uważać, bo te zabezpieczenia... No są jakie są, ale jednak są istotne, szczególnie właśnie w zabezpieczenia dotyczące ingerencji w momencie, kiedy się z tej bankowości mobilnej korzysta. Natomiast globalnie smartfon czy telefon dla mnie Google mieć nie musi. To może być prosta Nokia, która pozwala na to, żeby zadzwonić do kogoś. Spoko. To jest kwestia tego, kto czego potrzebuje, kto z czego lubi korzystać. Także okej. Okay. Natomiast wracając do Honora jeszcze, czy już nie? Czy o Honorze powiedzieliśmy wszystko? Czekaj, patrzę, czy jeszcze coś Honor nie odwalił w tym tygodniu. Nie, Honor już chyba mamy małe z głowy. Honora zostawiamy z Honorem. Motorola zrobiliśmy, natomiast Tecno coś pokazało Tecno, w serii Pova 6, zdaje się, tak? Tak, tak. Kolejne poły, bo właśnie nie wiem, jak to wymawiać. Pała. W każdym razie. Tak, w każdym razie są dwa nowe modele z tej serii Pova 6. Mamy Pova 6, Pova 6, no, a wcześniej, chyba z tydzień temu był model Pro. Telefoniki dosyć godne uwagi. Mają procesory Helio G99 Ultimate, czyli te podkręcone ciutkie. Ekrany Full HD ze 120 Hz odświeżaniem, ale tylko Pova 6 ma AMOLED-a. Neo to jest ten budżetowy, więc ma LCD-aka. Ciekawie jest z bateriami. W podstawce jest 6000 ładujące się z mocą 70 W. W Neo moc ładowania wynosi tylko 33 W, ale za to bateria ma 7000 mAh. No, sztosiwo. Tak, tak, to jest rzecz, która zwraca uwagę. Co prawda smartfony są kierowane na rynek indyjski w zasadzie niemal wyłącznie. Mają efektowną nazwę i mają efektowny wygląd, dlatego tak, że jak fajnie. Zerkniecie na obudowy, to rzeczywiście starają się pójść w taki design techniczny, który no, sugeruje, że smartfon jest czymś więcej niż jest. Natomiast jeżeli rozsądnie zauważycie, że to jest jednak mimo wszystko procesor Helio, nadal można go oczywiście rozważać, bo przy AMOLED-owym wyświetlaczu, przy wyświetlaczu Full HD, przy sensownej pamięci, a tutaj jest jako tako, bo jest albo 256 plus 8, albo 256 plus 12. To wygląda ok. Podejrzewam, że na rynku indyjskim będzie rzeczywiście przebojem. Tak, może być, bo jeszcze głośniki stereo, jeszcze jest IP53, jeżeli chodzi o ochronę przed wilgocią. Aparaty też są nie najgorsze, bo w tym droższym mamy 108, z tyłu 32 z przodu, w tym biedniejszym mamy 58, czyli też nie tak tragicznie. Oczywiście o dodatkowych aparatach zapominajcie, nie ma, nie istnieją, jest jakiś, nawet chyba nie dwójka. No ale na przykład IP53 jest, tutaj deszcz może popadać, ale bardzo krótko i ma taki kapuśniaczek. Tak, mrzawka, tak, odporność na mrzawkę. A potem i tak lepiej telefon wytrzeć porządnie i położyć w przewiewie. Tak, no ale Tecno jeszcze Camony pokazało, Camony 30 tylko się próbuje... No tak, ale to była premiera z MWC tak naprawdę, one były zapowiedziane 30, 35G i 30 Pro, one trafiły do Afryki. Patryk pyta jeszcze, dlaczego Indie mają dziwne marki. Indie mają dziwne marki, bo troszeczkę myślą. Indie mają przede wszystkim marki, które same produkują.
To jest tak, że to co prawda te smartfony to nie są smartfony typowo indyjskie. To nie jest tak, że wszystkie podzespoły ale są na przykład produkowane w Indiach. Nie, nie, nie. Natomiast jeżeli Hindusi podpisują umowę na dystrybucję, sprzedaż, produkcję smartfonów u siebie, to właśnie u siebie je robią. U siebie mają linie produkcyjne, sami zarabiają na tych smartfonach. Chińczycy im dostarczają tylko know-how, tak? To tak zwane, natomiast cała reszta idzie u Hindusów, a Hindusi jeszcze do tego mają wymagania, bo właśnie czy to fajne obudowy, czy to jakieś inne dodatkowe rzeczy. A do tego jeszcze te indyjskie marki mają to do siebie, że są na rynku lokalnym naprawdę tanie, to znaczy na rynku indyjskim. Także całkiem fajnego smartfona można tam wyhaczyć za naprawdę nieduże pieniądze i to im się chwali, że po pierwsze produkują sami, zarabiają na tym, wyrabiają sobie jakby już markę, a do tego sobie robią podkład pod ewentualne wytwarzanie samodzielne smartfonów w stosunkowo niedługim czasie, bo to jeżeli chodzi No chciałem się też odnieść do tego, co tu kolega napisał, że to dziwna marka. No nie, Tecno nie jest dziwną marką, bo jest też u nas, to jest marka globalna, działają na całym świecie i to jest marka z megakoncernu i Trenshin, do którego należy też marka Infinix i marka... Także da się w Europie zobaczyć, niekoniecznie ten model akurat, ale tak. Ale nie, akurat myślę, że powy będą u nas. Z tymi kamonami z Afryki może być różnie, ale to jest, zostawmy, jak ktoś jest bardzo zainteresowany, co dostali w Afryce, to będzie link, odsyłacz sobie, zobaczcie. Bo też nie bardzo jest o czym mówić, natomiast no, odnotowałem, że jeszcze takie telefony. Patryk pyta, czy Vivo produkuje nadal telefony. Oczywiście, że produkuje, tylko nie sprzedaje ich w Polsce. Produkują świetne telefony w Europie, daje się je dostać, także online se można ewentualnie pooglądać i nawet kupić. Najbliżej chyba w Czechach, o ile mi pamięć nie zawodzi. Chyba tak, chyba w Czechach są jeszcze. No, bo ktoś mi mówił ostatnio, że był specjalnie po Vivo w Czechach, bo po prostu sztosowy telefon w dobrych pieniądzach. Warto, ja mam dużo sympatii dla marki, powiem szczerze, dlatego że większość tych smartfonów, co prawda, no od średniej półki wzwyż, tak? Dlatego że niżej bywa różnie. Natomiast od średniej półki wzwyż to są smartfony naprawdę bardzo fajne, ładne. Czy odpowiadają mojemu gustowi, jeżeli chodzi o design, a do tego działają w miarę sprawnie w związku z tym. Właściwie technicznie są fajne i no tylko że cenowo były na polski rynek przestrzelone, a poza tym no Vivo musiało od nas zniknąć, żeby nie kanibalizować innych marek, innego koncernu BBK, tak? Bo mamy BBK, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, to jest nadal jeden koncern, tak? Chociaż oni będą temu zaprzeczać oczywiście. Masz rację, że telefony gamingowe są rzeczywiście zbyt drogie, tym bardziej, że jeżeli się kupi flagowca, to właściwie się ma telefon gamingowy. Każdy flagowiec jest telefonem gamingowym, a gamingowe różnią się tym, że mają jakieś dodatkowe przyczłapy, z których 90% użytkowników i tak nie skorzysta i najczęściej mają jeszcze przy tym gorsze aparaty fotograficzne. Jak się lubi wiatraczki, diody LED w telefonie gamingowym i to jakby dodatkowo dorzuca wrażenie, że ma telefon gamingowy, to można ewentualnie Nubie sobie kupić, bo one ładnie wyglądają, z tym, że są troszeczkę gorsze od takich porządnych smartfonów topowych. Oczywiście Nubie mają zwalony soft, powiedzmy to wprost. Ale jak już wspomniałeś o Nubiach, a ktoś bardzo chce mieć wiatraczek i świecidełka, to może sobie tej marki kupić wiatraczek doczepiany do telefonu i on nawet podobno do MagSafe'a się klei. Nie, taki wiatraczek to bardziej, ja mówię o tych wiatraczkach wbudowanych, co to jest w środku, w smartfonie. Wiesz co, dziękuję bardzo, nieraz ładowałem Nubię w nocy i myślałem, że mnie coś trafi. Znaczy ja też dziękuję bardzo, bo to ani nic miłego właśnie, jeżeli się telefon trzyma przy łóżku, ani nic miłego, jeżeli tam nastąpi jakieś uszkodzenie mechaniczne. Pomyślcie sobie, co nie wiem, to co jako pierwsze strzela we wszystkich urządzeniach, które mają wiatraki, strzelają tam wiatraki. Zarówno w kartach graficznych, jak i w chłodzeniu kompów, jak i w różnych innych miejscach. Jeżeli się ma kiepskie wiatraki, no to one strzelają pierwsze. Jakie by nie były, pamiętajcie, że każde łożysko jest tylko łożyskiem i prędzej czy później się wyrobi, a jak wiatrak popitala 20 tysięcy obrotów, no to raczej się kręci dosyć szybko i dosyć szybko to łożysko się zużyje, a jak się łożysko zużywa, to co robi wiatrak, zaczyna coraz bardziej hałasować. Tyle temacie. A jak mowa o Vivo przy okazji, to jest jeszcze jeden smartfonik od Vivo, który jest V30 Lite. Tylko to jest dosyć zabawna premiera. Tak, no widzieliśmy telefon z wbudowanym wiatrakiem. Właśnie mówiliśmy, Patryk, Nubie mają wbudowane wiatraki. Serio.
Tak, Red Magic mają wbudowane i jeszcze paru Chińczyków to stosuje. Natomiast jeżeli chodzi o V30 Lite, to już takiego smartfona widzieliśmy, znaczy podobnego smartfona widzieliśmy, bo ten się troszeczkę różni, jest sprzedawany na innych rynkach. Co prawda też egzotycznych, bo jak tutaj Maciek napisał... Ale nazywa się tak samo. Maciek napisał w newsie, że Kambodża i Rosja. Ja szukałem oficjalnie tego w Rosji, nie ma na stronach Vivo, natomiast w sklepach już rzeczywiście jest. I nie jest to jakiś smartfon ciekawy, znaczy Vivo znowu zrobiło fajnego, ładnego smartfona, który przypomina kilka smartfonów, które już wypuścili na rynek, także jeżeli chodzi o atrakcyjność wizualną, to da się takiego smartfona kupić od Vivo i niekoniecznie musi być to V30 Lite. Natomiast V30 Lite jest oparty na Snapdragonie 685, ma AMOLEDowy wyświetlacz i to jest sympatyczna rzecz, 667, odświeżanie do 120 Hz, 1200 nitów, ta jasność szczytowa, także nie jest najgorzej. Jeśli chodzi o aparaty 50 megapikseli plus dwójka z tyłu, plus czujnik głębi albo czujnik migotania, nigdy nie pamiętam, powiem szczerze, który jest, bo wygląda jakby były trzy aparaty, ale nie ma trzech aparatów. A z przodu jest z kolei 8 megapikseli, także ten zestaw aparatowy to nikomu nie zaimponuje za bardzo, ale jest Android 14 najnowszy, także to jest całkiem sympatyczne. Jest interfejs Vivo FunTouch 14 również. Nie ma niestety gniazda 3,5 mm jacka i nie ma NFC. O jacku niedawno Adam na TikToku zdaje się coś robiłeś program? Robiłeś. O czym? O jacku. Tak, tak. Jest o styczce jack, gnieździe jack. Tak, złączył. Oglądałem tu inną rzecz i się troszeczkę na chwilę odłączyłem. Tak. Jest filmik na temat jacka i tutaj bardzo mi się podobają komentarze, że ludzie nie wierzą nam, ile ta wtyczka ma lat. No, ale to nic dziwnego. To było rozwiązanie na tyle uniwersalne i na tyle dobrze, szczególnie duży jack, bo małe jacki z małymi jackami jest różnie, ale to zawsze wszystko zależy od materiałów, z których jest zrobione gniazdo tak naprawdę, bo wtyczkę niewiele rusza. Natomiast gniazda jackowe, szczególnie od małych jacków, potrafią się wyrabiać. Od dużych też, ale stosunkowo rzadko, no bo tam przy tych dobrych gniazdach muzycznych to były stosowane sympatyczne materiały całkiem, z tego co pamiętam. Natomiast Vivo V30 Lite ma bodajże dwa zestawy pamięci, 8 plus 128 albo 8 plus 256, z tym, że to zależy od rynku. I tutaj Maciek nawet podał w newsie, że ten tańszy wariant będzie kosztował w przeliczeniu z rubli około 1100 zł, a ten droższy około 1200 zł, czyli warto, jeżeli się skupuje gdzieś za granicą, dorzucić te kilka złotych, że tą stówę, żeby mieć troszeczkę lepszą pamięć, bo ta różnica jest żadna. Natomiast im więcej pamięci, tym zdecydowanie fajniej. Tym bardziej, że ja nie wiem, czy on karty obsługuje, powiem szczerze. Morfosz pyta, czy teleobiektyw jest najważniejszy przy ocenie aparatów w smartfonach. Nie jest najważniejszy, ale jest bardzo miłym dodatkiem i przydaje się. To znaczy obiektyw tak, tylko że z obiektywami to jest ten problem, że nie jesteśmy w stanie ich obiektywnie ocenić. obiektywy, żarcik taki. Natomiast tak, no tutaj działa magia marki, tak? Jeżeli widzisz na czymś Zeissa, to wydaje ci się, że lepiej kupić Zeissa niż kupić jakiegoś no-name'a diabli, wiedząc co tam jest za szkiełko. I globalnie no można się tym kierować, ale tak naprawdę ważny jest cały zestaw, to znaczy cały ten moduł fotograficzny, który jest, czyli zależy od kogo jest matryca, jaka ta matryca jest duża, jaką tam ma światło siłę mniej więcej. Co prawda w przypadku tych matryc mobilnych mogą się ludzie obśmiewać oczywiście, tak, lepiej sobie kupić lustrzankę. Ale niekoniecznie, to znaczy jeżeli się rzeczywiście potrzebuje bardzo dobrej jakości zdjęć, bardzo dobrze robionych w różnych warunkach, lubi się zmieniać obiektywy, lubi się to wszystko ze sobą nosić, ma się odpowiednią dużą torbę do noszenia tego wszystkiego i potrafi się robić zdjęcia lustrzankami, świetna sprawa. Natomiast jeżeli potrzebuje się szybko od czasu do czasu pstryknąć zdjęcie, niekoniecznie profesjonalnie, ale tak, żeby wyszło dobrej jakości, to dobre aparaty, bez względu na to, w jakiej marce je znajdziecie, powinny sprawdzać się ok. Lepiej albo gorzej, bo na przykład jeżeli kupicie Sony z dobrą matrycą i dobrym obiektywem, to trzeba będzie się troszeczkę namęczyć, żeby zrobić dobre zdjęcie.
ponieważ Sony uparło się na zrzucenie interfejsu z ich kompaktów, w związku z tym ci, którzy są przyzwyczajeni, zrobią bez problemu. Cała reszta na automacie no też zrobi, ale te same matryce w innych smartfonach, gdzie oprogramowanie jest troszeczkę bardziej pomocne dla użytkownika, no to jest jedno kliknięcie i zdjęcie wychodzi takie, że po prostu czacha paruje czasem. Także wystarczy się kierować tym, że dobre aparaty w tych markach, które potrafią dobre aparaty oprogramować i w zasadzie tak, no obiektyw jest ważny na pewno, ale ja powiem szczerze, że nie wiem, czym się różni ten mobilny obiektyw Zeissa na przykład, czy Hasselblada od obiektywu no-name'owego, który jest instalowany w jakiejś topowej marce, nie wiem, we flagowym smartfonie i robi równie dobre zdjęcia. Także sorry. To magia marki po prostu działa, obawiam się. A teleobiektyw? Fajnie, żeby to... Znaczy ja lubię akurat teleobiektyw i to taki teleobiektyw, który rzeczywiście sporo potrafi zrobić bezstratnie, bo to sympatycznie. Nie trzeba do motylka podchodzić na przykład na 10 cm, żeby mu pstryknąć to. Fajnie. Dokładnie. Dobra, wróćmy jeszcze do smartfonu z tego tygodnia, bo ja próbuję tu dojrzeć jeszcze, co tu się jeszcze wydarzyło, ale powiem szczerze, że jakoś strasznie wiele, bo chyba już w zasadzie wszystko przejechaliśmy. Realme C65 mówiliśmy tydzień temu, to jest takie Realme, co jest podobne do Samsungów starych. Z tyłu oczywiście, bo z przodu znowu udaje iPhone'a, co też jest mega słabe jak dla mnie. Patrzę, bo jakieś nowe Oppo, ale to chyba dopiero w planach jest. No tak, oczywiście pokazało się nowe Oppo A3, czyli nowy telefon ze starą nazwą, która już kiedyś była w użyciu, ale to zupełnie oczywiście kompletnie inny świat, bo to 2018 rok był, więc już zapomnieliśmy o tamtym A3, będzie nowe A3, ale to dopiero będzie. Chyba globalnie rzecz biorąc, producenci jakby przygotowują się do takiego rzutu pewnie przedwakacyjnego, chociaż w wakacje o dziwo też producenci wypuszczają smartfony, najwyraźniej ci najmłodsi użytkownicy i nabywcy nie są top priorytetem, jeżeli chodzi o niektóre modele, w związku z tym w wakacje dokładnie też będziemy mieli wysyp smartfonów taki jak właściwie w większości innych terminów w ciągu roku. Będziemy powolutku kończyć? Będziemy powolutku kończyć. Oczywiście zapraszam cały czas do aktualności, bo są mi ploty, coraz bardziej się nasilają ploty o nowych iPhone'ach. Oczywiście głównie w sferze designu na razie się poruszamy. No ale wiecie, to dlatego, że są przecieki od firm robiących pokrowce. Powiedzmy to wprost. No tak po prostu się dzieje. I no są też plotki o nowych foldach od Samsunga i flipach. No sobie zobaczcie, nie wszystkie są tak powiedzmy jeszcze precyzyjne i tak dalej, no bo jeszcze do premiery trochę czasu zostało. Natomiast niektóre wieści są mało optymistyczne, ale to poczytajcie sobie. Już nie będziemy wam przynudzać i chyba się pomalutku będziemy z wami żegnać. Miło, że wpadliście. Bardzo, bardzo dziękujemy za aktywność. Dzisiaj przede wszystkim Patrykowi, ale Fifara panie nie zawiódł dzisiaj też. Tak, fajnie, że Bartosza również serdecznie pozdrawiamy. No i oczywiście zapraszamy w kolejnym tygodniu też na kolejne live'iki. Ja tam postaram się raz na jakiś czas do was też odezwać oczywiście i poopowiadać wam coś tam, może jakiś telefon na testy przyjedzie, to razem rozpakujemy. Zobaczymy. No nie wiem, co będzie w przyszłym tygodniu. Także widzimy się na pewno, ale co będzie, no to się dowiecie. Zapraszamy was serdecznie, żegnamy się z wami, życzymy miłego weekendu i miłego przyszłego tygodnia. Zapraszamy za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Cześć.